No właśnie, jak to jest z tymi podróżami? Z kim ja rozmawiam, to każdy mówi mi zupełnie coś innego i postanowiłem znaleźć kogoś, kto odpowie mi na pytanie, czy można z Ameryki polecieć do Europy i jeżeli można, to czy jak w ogóle taka podróż wygląda? Czy są jakieś obostrzenia, zakazy, nakazy? No i właśnie, jak to wygląda? Na to pytanie odpowie nam Paulina. Cześć! Cześć, witam, hej. Tym razem łączymy się z Polską, ponieważ Paulina była już w Stanach i teraz jest już w Polsce. Powiedz mi kilka słów o sobie. Jak długo byłaś w Stanach? W jakim mieście? Czym się zajmowałaś? Okej, więc moja przygoda zaczęła się prawie 2 lata temu. W Stanach byłam rok i niecałe 10 miesięcy. Spędziłam pełen rok na Hawajach, słonecznych Hawajach. Tam opiekowałam się dzieciakami, byłam na programie wymiany kulturowej, a potem przeniosłam się do Nowego Jorku i tam spędziłam niecałe 10 miesięcy, robiąc bardzo podobne rzeczy. Chodziłam do szkoły, opiekowałam się dzieciakami, było to jeden wielki program wymiany kulturowej, mieszkałam z rodzinką goszczącą i tak mi to minęło, więc prawie 2 lata. Ze skrajności w skrajność, z Hawajów, natura, drugie nie wybrzeże, to już jest za wybrzeżem i tu nagle mamy Nowy Jork. No tak, to był duży, Gdzie duży ci było krok. lepiej? Ciężko powiedzieć. Ja bym chyba wolała tak połączyć oba te miejsca i tego jeszcze nigdzie nie znalazłam, żeby była ta natura taka jak na Hawajach, ale nie być na środku oceanu, a mieć takie możliwości, jak były na East Coast. Zapraszam do Colorado, jest idealnie po środku. Masz naturę, tyle że góry, ale jest naprawdę kolorowo i masz miasto. No, chyba właśnie dlatego najbardziej mi się LA podobało, bo nadal jest ten taki relaks, czuć ten taki, wiesz, plaże, ocean, ale z drugiej strony też jest miasta, Honolulu i cała wyspa Oahu. Daleko wszędzie, ale przepięknie, więc zdecydowałam przenieść się na ten East Coast i zobaczyć coś innego. No jasne, no to masz już Amerykę odhaczoną z różnych punktów, ale przejdźmy do podróży. Powiedz mi w takim razie, kiedy wróciłaś do Polski? Niecałe 3 tygodnie temu. Dobra. Dokładnie tak, dokładnie to był wtorek, niecałe 3 tygodnie temu i przeszłam kwarantannę, teraz już jestem u siebie w domu. Dobrze, powiedz mi w takim razie, wstajesz rano w dniu wylotu do Polski, wsiadasz w taksówkę, ktoś cię zawozi, jak ta podróż wyglądała jeszcze w samym Nowym Jorku? Jeszcze w samym Nowym Jorku, więc tak, ja wylatywałam z lotniska w New Jersey, z Newarku. I cała ta podróż na lotnisko, ja ogólnie to, ja nawet do mnie nie dochodziło to, że ja lecę do Polski. Ja miałam takie wrażenie, że ja znowu gdzieś sobie lecę na wakacje, więc ja jakoś tak mentalnie do tego nie podeszłam. Ale jeśli chodzi o samą tą podróż, to zdziwiło mnie to, bo zawsze jak się dojeżdża do lotniska na Newarku, to te samoloty latają po prostu z każdej strony. Mgła jest totalna, nic nie widać, a tam było czyste niebo, zero samolotów, nic, po prostu nic, nic, nic. Dojeżdża się do lotniska, pusto. Ja pierwszy raz widziałam puste lotnisko w swoim życiu. To było dla mnie. Coś W szczególności w Nowym Jorku, bo mamy takie miasto jak Nowy Jork, gdzie trzy lotniska, w tym jedno JFK, jedno z chyba z największych w Stanach Zjednoczonych, i nagle tam jest puściutko. Było słychać taką ciszę? ja miałam wrażenie, że wiesz, że taki odgłos chrząszczy, tylko tego brakowało. Tam była naprawdę była taka pustka. Nikogo, nikogo. A na drogach też. Bez korków przejechałyśmy tak szybciutko, że w życiu tak szybko na lotnisko nie dojechałam. No dobrze, no i wchodzisz na to lotnisko, no jest ta cisza. Jak wyglądały jakieś procedury, zasady? Jak to wszystko wyglądało już w samym lotnisku? Okej, więc ja leciałam przez Niemcy linią Lufthansa, liniami lotniczymi Lufthansa. I na przykład już pierwsze, co zauważyłam, to było to, że nie mogłam się odprawić w ogóle online. Wszystko działo się na lotnisku, bo oni musieli mieć dowód tego, że ja jadę dalej, nie zatrzymuję się w Niemczech. Bo my jako Polacy czy tam z innych krajów obywatele musieli udowodnić, że nie zatrzymują się w Niemczech, tylko jadą do swojego jakby kraju zamieszkania. Więc to było pierwsze, co tak mi się rzuciło w oczy, że ta kolejka tam była dosyć duża i to było dosłownie jedno stanowisko. Jedno stanowisko, otwarte trzy okienka, powiedzmy, bo oni też mieli wszystko zasłonięte tam.
podchodzisz, musisz się odprawić na miejscu i mam wrażenie, że oni chcieli po prostu jak najszybciej ludzi przenosić dalej. Ja miałam nadbagaż, wszyscy praktycznie tam mieli nadbagaż, nikt nic nie kazał wyciągać, więc to ułatwiło sprawę mi, wracając po 2 latach, nie ukrywam. Ale tak, maseczki, wszyscy musieli mieć maseczki cały czas na lotnisku. I tak jak ci mówię, mam wrażenie, że oni po prostu chcieli jak najszybciej ludzi przepchnąć dalej, byle nie było dużego skupiska w danym miejscu i jakoś tak poszło, a samo lotnisko w sobie, jak już przeszłam przez odprawę, to byliśmy zamknięci dosłownie w takim półkolu i były 4 samoloty na cały dzień. Jeden był do Niemiec, drugi był gdzieś do Abu Dhabi. Było kilka lotów międzynarodowych. O, sorry, to był mój królik. Kilka lotów międzynarodowych, gdzie zawsze ta tablica po prostu się zmienia, co wiesz, kilka sekund, loty się wyświetlają. A tam była ta tablica, były 4. I to się nie zmieniało. No, ja miałam takie po prostu poczucie, że gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? To mi jest pusto. Nic. A czy musiałaś na lotnisku, nie wiem, wchodząc, zdezynfekować ręce, oczy, twarz? Nie, nic takiego nie było. Cały czas powtarzali przez głośniki, że trzeba mieć maseczkę zawsze założoną. No, ale co jeśli byś nie miała? Nie mam pojęcia. W sensie... To jakieś punkty, gdzie można było tą maseczkę dostać, kupić? Nie było takich miejsc. Myślę, że jakby ktoś poprosił, może mieli takie maseczki gdzieś tam w jakichś punktach, ale nie było nawet miejsca, gdzie zdezynfekować ręce, jak się wchodziło na lotnisko. No dobrze, więc przeszłaś te odprawy i jesteś już w samolocie. Wchodzisz do tego samolotu. Często jak tam się ludzi już wpuszcza, to jest duża kolejka w tym rękawie takim. Czy tak samo była kolejka, czy wpuszczali to jeszcze wolniej pod względem numerków na przykład, siedzenia? Wpuszczali partiami, tak. W sensie kolejka była jedna. Ogólnie samolot był o wiele mniej oblegany, bo każdy miał 2 miejsca dla siebie w samolocie. Miejsce obok musiało być wolne, chyba że jest się razem się leci jakieś tam małżeństwo czy rodzina z dziećmi, to mogli siedzieć koło siebie. Więc już sam fakt tego zrobił to, że było mniej ludzi. Ale jak weszliśmy do samolotu, wchodziliśmy partiami i jak wychodziliśmy, to wołali rzędami, że nie mogli wszyscy nagle wstać, tak jak się to zawsze dzieje, że wszyscy po prostu wstają i chcą brać bagaże z luków, tylko robili to rzędami, żeby to tak na spokojnie przeszło. Ale jak wchodziliście, to powiedzieli na przykład przed wejściem, teraz prosimy ludzi, którzy mają siedzenia w rzędzie 1, 2, 3, 4, 5, i tak wpuszczali, czy... Nie, to jak wpuszczali, to po prostu ludzie się ustawili w kolejkę i tyle. Wiadomo, tam na początku była klasa biznesowa, pierwsza klasa, ale już jeśli o to chodzi potem, to wszyscy weszli jak leciało. To jeśli chodzi o wchodzenie, to nie. No dobrze, jesteś tam i już sobie siedzisz. Czy były normalnie, można zamawiać jedzenie, czy było podawane normalnie jedzenie, napoje, czy jakieś były inne normy? Inne normy. Nie było normalnego serwisu, jaki jest zawsze. Każdy dostał 1,5-litrową dużą butelkę wody na siedzenie, która już czekała na ciebie. Nie było takiego właśnie wyboru, że mogłeś sobie zamówić soki, czy wino, czy coś. Nie było tego kompletnie. I potem podali nam kolację. To było jedno danie, bo zazwyczaj też jest wybór 2. To po prostu było jedno danie, które każdy dostawał tak samo. I dali nam śniadanie, bo to był nocny lot, więc... Co to był za posiłek? To był taki normalny, pełen posiłek, jak zawsze jest w samolocie. Ja tam dostałam makaron z kurczakiem, sałatkę, bułkę i serniczek na deser. Czyli to nie było takie, jak się jechało na kolonie, taki suchy prowiant. To jest bułka, banan czy tam... No nie. Był to pełen ciepły posiłek, ciepły, tak. To było podgrzane, tak jak jest zawsze jako serwis w samolocie, tylko różnicą było to, że nie było tego wyboru i nie można było zamówić. No dobrze, no i to jest dla mnie kluczowe pytanie. Chce ci się siku? Możesz iść do tej łazienki, czy nie? Jeśli możesz, to w jaki sposób? Jeśli o to chodzi, tam nie było żadnych restrykcji. Nikt nic nie powiedział, jak to ma wyglądać. Chciałeś, wstajesz i idziesz. No bo właśnie słyszałem, że w niektórych liniach trzeba zgłosić to tak. Proszę pani, jak siku chciałem. Jak w klasie w ogóle. Przepraszam, mogę siku? Moja kolej? Nie, jeśli o to chodzi, to nie było żadnych takich zasad. A mogłaś sobie chodzić na przykład po samolocie, czy nie? Nie, powiedzieli, żeby się ograniczyć, jeśli o to chodzi. Że właśnie do toalety i z powrotem, ale żeby nie wstawać i cały czas też maseczki na twarzy. Choć widziałam nawet stewardessy, które już tych maseczek nie miały po czasie na twarzy, więc... Ale musiałaś mieć całą drogę maseczkę? Tak mówili.
Ja miałam, widziałam ludzi, którzy je zaczęli ściągać, no bo to jednak 9-godzinny lot, ale ja miałam cały czas maseczkę. Były też właśnie komunikaty, żeby te maseczki trzymać na twarzach cały czas, dezynfekować ręce. Ale tak jak ci mówię, widziałam nawet stewardessę, która szła z posiłkiem do kogoś już bez maseczki. Miałaś przesiadkę lecąc do Berlina. Powiedz, jak ta przesiadka wyglądała i gdzie ją miałaś? Przesiadka była w Frankfurcie, też w Niemczech. Była bardzo króciutka, bo to była godzina przesiadki i też mnie zdziwiło lotnisko, bo Frankfurt jest ogromnym lotniskiem. Ja tam rok temu miałam przesiadkę lecąc z Hawajów do Polski i po prostu ciężko przejść nawet w godzinę z terminalu do terminala, bo jest tyle ludzi i on jest tak ogromny. A teraz było tam pusto. Ja miałam wrażenie, że idę na spacer. Zero kontroli, też nie sprawdzali niczego specjalnie, sprawdzili tylko paszporty i od razu do terminala. Tam było więcej otwartych różnych sklepów, stanowisk, trochę więcej ludzi niż w Nowym Jorku. To był taka sprawa, która mnie tam bardziej zaskoczyła. I tam miałam tą przesiadkę, tak jak mówię, chwilę posiedziałam przed samolotem i stamtąd do Berlina takim już małym samolotem po 3 miejsca. I tak samo, każdy musiał mieć miejsce koło siebie wolne, czyli siedzieliśmy pod oknem, wolne miejsce i od przejścia. No i dobrze, wylądowałaś w Berlinie i tu mnie ciekawi ten punkt. Twój pobyt w Berlinie, bo tam miałaś długie oczekiwanie na transport do Polski. Tak, ja w ogóle przyleciałam, po weekendzie, w którym oni znieśli obostrzenia, jeśli chodzi o kwarantanny. Ja tego do końca jeszcze nie wiedziałam. I niektórzy ludzie, przejeżdżając przez granicę, że wracali z Niemiec, nie dostawali żadnego potwierdzenia tego, że muszą przejść kwarantannę. Ja tego nie wiedziałam. I ja zamówiłam specjalnego busa, który miał mnie przewieźć do Katowic, do miejsca, w którym przechodziłam kwarantannę. No i pech chciał, że wylądowałam o 10 rano, a ten bus był dopiero o północy. No i ja te 14 godzin spędziłam na lotnisku, które było puste. Tak jak opowiadałam Ci teraz o Nowym Jorku i o Frankfurcie, to tam jeszcze było życie. W Berlinie nie było nic. To był Schönefeld czy Tegel? Tegel. Berlin Tegel. I teraz tak, to lotnisko samo w sobie też nie jest duże. I oni mieli otwarte, dosłownie to było pół terminala. To nawet nie był jeden pełen terminal. Ale mogłaś być w środku, nie wiem, na lotnisku w jakiejś restauracji, czy musiałaś siedzieć na krawężniku prze? Okej, więc to wyglądało tak, że jak wyszłam z samolotu, odebrałam swoje bagaże, nie było innego wyjścia niż tylko od razu, takimi taśmami to było aż zaznaczone, wyjście na zewnątrz z lotniska. No to ja sobie pomyślałam, okej, wyjdę tym wyjściem i sobie wejdę znowu wejściem. No bo tak to zazwyczaj na lotniskach działa, że bez problemu Cię wpuszczą do środka. No i się zdziwiłam, bo wpuścić do środka mnie nie chcieli. Więc ja próbowałam z nimi po angielsku dogadać, trochę tam to nie wychodziło. I musiałam spędzić 5 godzin poza lotniskiem, siedząc na ławce z kilkoma innymi osobami, bo oni wpuszczali tylko i wyłącznie osoby, które miały bilet, które miały wylot w tych godzinach. I stwierdziły, że jeśli ja już przyleciałam, to ja już z powrotem na to lotnisko wejść nie mogę. No i tak siedziałam do godziny 15, aż w końcu widziałam, że tam się trochę przerzedziło, bo tam też było dosłownie 4-5 lotów w ciągu tego dnia. Tam nie było tego więcej, bo no małe lotnisko, mały ruch i o 15, że tak powiem, obok ludzi trochę tam przemknęłam, powiedziałam, że chcę do toalety i wpuścili mnie i jak już weszłam, to tam zostałam. O godzinie 23 zamykali lotnisko, więc musiałam je opuścić, ale w środku nie było nic otwarte. Tam nie było ani jednej restauracji, ani jednej kawiarni, nic. 5 ławek. Jakiś sklepik, żeby kupić wodę, coś do jedzenia, czy nic? Były automaty. Jeden automat z przekąskami, jeden z kawą, tylko na euro. A ja niestety przyleciałam bez takich pieniędzy. Inne waluty. To miałaś naprawdę niezłą przygodę. Powiedz mi tylko, że z tym busem, jak to wyglądało? To jest jakaś firma, która tych ludzi zbiera z Berlina i po Polsce rozwozi? Jak to w ogóle wygląda? Tak, ja miałam zamówionego busa, to jest firma Arspeed. Ona wozi właśnie po całej Polsce i to są autobusy, które jeżdżą z Holandii, z Belgii, z Niemiec. Koleżanka mi to poleciła, bo tak samo musiała się dostać do siebie, do państwa. No bo ja nie chciałam jakby moich rodziców, żeby oni przyjeżdżali i też musieli tą kwarantannę przejść. Ja wszystko ustaliłam tak, żeby być sama na kwarantannie, żeby moi bliscy nie musieli tego ze mną przechodzić, bo to są jednak 2 tygodnie. Więc stwierdziłam, że zamówię sobie tego busa. Taki bus kosztował $130 z Berlina do Katowic.
I to był to jest taki mały busik, 7-osobowy, jechała nas czwórka i odebrał mnie z lotniska i podwiózł pod sam dom. I oni tak jeżdżą przez te granice, więc jakby granice przekroczyliśmy po pierwszej w nocy, szybko nas sprawdzili i nawet nie pobrali... No właśnie, powiedz jak te przejście graniczne wyglądało, czy trzeba było jakieś, w ogóle jak wylądowałaś, czy może na granicy, trzeba było jakieś dokumenty wypełniać, gdzie jedziesz, co robisz, skąd jedziesz? W samolocie tak, w samolocie wypełnialiśmy takie karty, jaką podróż pokonaliśmy, skąd dokąd, numery lotów, numery siedzeń, które mieliśmy i gdzie będziemy przechodzić kwarantannę i różne tam dane kontaktowe typu mail, numer telefonu, że w razie gdyby ktoś z tego lotu zgłosił, że jest zarażony, oni by nas powiadomili o tym. Na szczęście nikt nie dzwonił, więc jest okej. I potem już na miejscu od tego kierowcy busa dostałam taką samą, mam podobną kartkę, właśnie imię, nazwisko, dane, gdzie będę przechodzić kwarantannę, numer telefonu. I tego nie pobrali ode mnie na granicy, co mnie zdziwiło, więc jakby linie lotnicze bardziej się przejęły niż przejście graniczne, służba graniczna, która weszła do busa, sprawdziła nam temperatury, z takim wiesz, termometrem z oddali sprawdziły temperatury, pytali się skąd wracamy, ja wracałam z osobami, które jechały z Niemiec i jedna dziewczyna jechała z Holandii, pobrali od nich karty, że wracają z pracy i będą pracować w Polsce, bo to była ta różnica właśnie w ten weekend, że jeśli się wraca do pracy, to nie trzeba tej kwarantanny przechodzić. Ja tego nie wiedziałam, no ale ja im wytłumaczyłam, że byłam na takim i takim programie, pokazałam im tam papiery. No i oni tej karty od nas nie pobrali. Jakby, wiesz, wszystkie te dane, które ja na niej wypisałam, ja mam tą kartę teraz ze sobą. No i wróciłam, jakby już byłam wypadnięta po tej całej podróży, więc ja nawet nie zakodowałam tego, że ja nie zostałam wpisana na kwarantannę w tym momencie, no bo oni nie mają moich danych żadnych. Oni życzyli na miłej podróży, zamknęli drzwi i my przez tą granicę przejechaliśmy i tak dojechałam do Katowic. I miałaś jakąś kontrolę, jak już byłaś w domu na kwarantannie, ktoś dzwonił, pytał, policja przychodziła zapytać? Wyglądało to tak, że ja się tak naprawdę sama zgłosiłam na tą kwarantannę, bo nie chciałam mieć żadnych problemów, no bo oni w systemie mnie nie mieli, bo oni tej kartki nie pobrali ode mnie. No ale z racji, że ja wracałam z Nowego Jorku, to jak dzwoniłam do sanepidu czy do jakichś służb, wszyscy mówili mi, że ja tą kwarantannę muszę przejść, wracając z USA. No ale w systemie mnie nie mieli, więc jakby ja musiałam się sama zgłosić, że jestem na tej kwarantannie, gdzie numer telefonu i tak dalej. I nie wiem, to trwało chyba 4 dni, gdzie oni nawet nie sprawdzili, czy ja jestem, czy nie. Więc wiesz, jakby ktoś miał to tak naprawdę, jakby to olał, to by mógł wyjść na ulicę i by mu nikt nic nie zrobił. No ja siedziałam w domu, no bo jednak to była taka podróż, że no kto wie, co tam się nie działo po drodze. I po już tych 4-5 dniach, jak mnie wpisali do systemu, to dostałam SMS-a, że muszę ściągnąć aplikację, kwarantanna domowa. I musiałam wysyłać 2 selfie dziennie, mieli moją lokalizację i odwiedzała mnie policja praktycznie codziennie. Ale to ci dzwonili tak, ej, wyjdź przez okno, pomachaj przez okno, czy wchodzili do domu na kawę? Bardzo podobnie. Nie, dzwonili do mnie, przedstawiali się ładnie i mówili, że kontrola kwarantanny, proszę się pokazać, ja wychodziłam na balkon. Machałam, oni się pytali, czy wszystko jest okej, czy są jakieś objawy i tak, no, przychodzili. Nawet raz byli 2 razy w ciągu jednego dnia, więc wtedy im się chyba nudziło, ale tak to przyjeżdżali, musiałam tylko pomachać i tyle. No jak rzecz, nie siedziałam na tej kwarantannie, się sama na nią zgłosiłam, więc no... Dobrowolna kwarantanna. Na koniec, powiedz mi w takim razie, jak oceniasz tą całą podróż, bo to była bez wątpienia podróż z przygodami, jakie są twoje wrażenia, jakbyś tak mogła to podsumować? Więc tak, powiem ci, mam wrażenie, że w mediach, na różnych portalach naczytałam się chyba za dużo, bo ta podróż wcale aż taka zła nie była. Były te różne restrykcje, typu te maseczki i tak dalej, ale sama podróż sobie zła nie była. Przeszło to w miarę płynnie, że tak powiem, nie było żadnych... Później nic takiego, więc nawet na plus w tym momencie, bo było mniej osób, trzymali te dystanse, więc można było się czuć, powiedzmy, w miarę, wiesz, że próbowali utrzymać ten dystans i żebyśmy się nie zarazili jeden na drugiego. O, jeszcze dodam, że w samolocie były chyba inne filtry, bo powietrze było tak wilgotne, że mój telefon, jak próbowałam go naładować, to napisał, że mam wodę w tym przejściu, bo tam było tak wilgotno w tym samolocie, więc jakby filtrowali to na bieżąco tymi innymi filtrami, to było okej.
I no jakoś to minęło. Nie polecam czekania 14 godzin w Berlinie, bo to lotnisko nie sprzyja do tego. Ale jeśli ktoś ma transport zapewniony, to podróżowanie teraz nie jest aż takie. Czyli jeżeli będą granice otwarte, ktoś będzie chciał sobie polecieć na wakacje gdzieś, to jak najbardziej forma samolotu jest znośna. Jest jak najbardziej znośna, tak, jak najbardziej. I naprawdę nie widziałam problemu w tym, żeby być w tej maseczce. Oni na przykład na przejściu, na bramkach kazali mi dalej wyciągnąć elektronikę, więc to sprawdzali to normalnie. No nawet jak mówię, mogłam mieć ten nadbagaż, co dla mnie było jakimś plusem, bo tego aż tak mocno nie sprawdzali i jak najbardziej polecałabym latanie. Jeśli otworzą już te granice, to ja osobiście na przykład uważam, że nie widzę aż takiego dużego powodu, żeby siedzieć w domach i zrezygnować z wakacji. Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze sobie polecieć z Ameryki do Polski, jest obywatelem polskim, bądź rezydentem, bądź ma udokumentowaną podróż, w jakiś sposób powód tej podróży, jak najbardziej taką podróż do Polski można odbyć. Nie ma czym się przejmować, jest to wszystko możliwe. No, jak ta podróż wyglądała, już wiecie, odważna bardzo jesteś, powinna, bardzo odważna, że taki temat podjęłaś. Już nie takie podróże, mam wrażenie, przeszłam. Ja rok temu, jak wracałam z Hawajów, to też były przygody, więc takie przesiadki, siedzenia na lotnisku, to już nic takiego. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas na rozmowę, podzielenie się swoimi doświadczeniami z widzami mojego kanału. Tak, dziękuję bardzo, że mnie zaprosiłeś. Bardzo mi było miło i pozdrawiam wszystkich obserwatorów. Tak więc widzicie, może nie ma czego się bać. Ja z perspektywy podróżniczej, jeżeli chodzi o podróże czy obecne protesty, to co media gadają, ich narracja często odbiega od tego, jak jest naprawdę. I ten świat może nie taki groźny, jak się go w mediach opisuje, no ale to już zostawiam Wam do oceny. Ja bardzo dziękuję za Wasz czas. Mam nadzieję, że ten temat został w jakiś sposób wyjaśniony. MM w podróży, dużo zdrowia. Dużo zdrowia.